Yes! Tak jest! Panie i panowie, jesteśmy na boisku w Brzeznej, gdzie poznaliśmy dzisiaj w meczu decydującym Prestige Magmut, zwycięzcę drugiej ligi. I oto zwycięzcy Prestige House. Podejdę do kapitana Marcina Hajduga. Dzień Marcin. Zacznę, Marcin, od ciebie. Nie przygotowałeś się dzisiaj na Ganna. Nie umiesz lać szampanem. Przepraszam. A byłem barmanem. A byłeś barmanem. Trzeba powstrząsać i to musi do góry lecieć. Ale oczywiście żartuję. Marcin, wykonaliście kawał dobrej roboty, 4-2, pokonujecie drużynę przeciwną i macie to, co zapragnęliście. Tak, cieszymy się z tego. Ciężki był sezon, mega. Do ostatniej kolejki trzeba było walczyć, ale udało się, jesteśmy szczęśliwi. Gratulacje, idę dalej, bo z każdym chcę zamienić słówko. Fabian, na zdrowie, oczywiście, na zdrowie. Po to to jest, Fabian, fantastyczna robota w Olimpie, w lidze Old Boy, fantastyczna robota w drugiej lidze w Prestiżu. Czy to, że grasz dwa razy w tygodniu, też pomaga ci tą formę utrzymać? No proste, Łukasz, wiadome. Zawsze to jest jakiś dodatkowy trening i lepiej się czuję, jestem bardziej rozgrzany, po wczorajszym meczu rozgrzany, chociaż wczoraj nie poszło nam rewelacyjnie, ale dzisiaj było dużo lepiej i jesteśmy na pierwszym miejscu. I o to nam chodziło. Przed całym sezonem chcieliśmy się zrewanżować chłopakom za ostatnio przegrany mecz. Tu była walka już. Im wystarczał remis, my musieliśmy wygrać. No i dało się. Pograliśmy dobrze dzisiaj. Fajnie. Jest ogień. Gratulacje, Fabian. Idziemy dalej. Kuba, jeden z młodszych. Zapraszam z tej strony. Chodź tutaj. Chodź, Kuba. Kuba, jeden z młodszych uczestników, można powiedzieć, tego teamu, ale wywiązujący się bardzo dobrze tutaj ze swoich zadań. Jak się wkomponowałeś, jak właśnie ta osoba młodsza, najmłodsza chyba w zasadzie bym powiedział? Chyba bardzo dobrze, szczególnie, że kilku chłopaków znałem też przed. Gra tu też tata, brat, więc wydaje mi się, że bardzo dobrze. Gratulacje za cały sezon. Maciek, chodź, zapraszam do wywiadu. Maciek, dzisiaj kropka postawiona na dni. Macie dzisiaj pierwsze miejsce drugiej ligi, ale w środę jeszcze jedno coś do wygrania. Wiemy co, prawda? A dokładnie. To sobie my dopiero się rozpędzamy. Pytanie, czy dzisiejsze zwycięstwo to nie będzie tak naprawdę tutaj spoczywanie na laurach, prawda? Nie, no Łukasz, nie ma opcji. Coś ty. My jeszcze jedną niespodziankę chcemy w tym roku wam coś sprawić. No na to liczymy. Maciek, gratulacje. Idziemy dalej. Daniel Filipek, zapraszam. Daniel, cofnąłeś się na obronę. W Ibisie we wcześniejszych zespołach grałeś bardziej z przodu, byłeś rasowym napastnikiem. Skąd ta zmiana? Tylko na bramce mnie jeszcze nie było, ale to może za sezon. Nie no, są lepsi chłopacy jak Maciek, jak Hadzi, grają z przodu bardzo dobrze. Myślę, że z przodu też bym sobie poradził, ale na obronie też sobie nieźle radzę. I czujesz się dobrze? Czuję się dobrze. No to elegancko, Santos mógłby cię powołać. Idziemy dalej, Tadziu, filar, tak można w sumie śmiało powiedzieć, Olimpu, filar Prestiżu. No dzisiaj pokazujecie, że rzeczywiście potrafisz ty jako, nie obraź się, starszy troszkę wiekiem, wkomponować się z młodzieżą i to jest piękne. No oczywiście, no. Naprawdę fajny zespół, powiem szczerze, że zasłużyliśmy na tego mistrza, z tego względu, że naprawdę zadziorni jesteśmy wszyscy, tutaj gramy agresywnie, może te faule troszkę tam czasem przesadzamy, ale ogólnie naprawdę fajnie, dobrze się tu czuję, zwłaszcza z dwoma synami. No właśnie, to jest piękne, jakie to uczucie grać z dwoma synami? No fajne, bardzo fajne, powiem szczerze, no miejmy nadzieję, że oni się też cieszą z tego, no także co tu dużo mówić, cieszymy się z tego mistrza i ogólnie chyba wszyscy jesteśmy zadowoleni. Gwarantuję ci, że się cieszę, bo ja czekam, kiedy będę mógł z synem zagrać, jak będzie miał przynajmniej te 18-20 parę lat, żebym ja z nim mógł zagrać. Szymon, gratulacje. Dzisiaj bardzo dobre twój mecz. Na ile te wakacje dały ci tutaj resetu i odpoczynku? No, na 1000%. Na 1000%. Jak zagrali dzisiaj rywale? Bardzo dobrze, bardzo. Bo to był nasz najcięższy mecz w tym sezonie. Nie licząc Gold Teamu oczywiście. Lecimy dalej. Gold Teamu. Którego Gold Teamu? Gold Team Belolorek, tak? Z Ekstraklasy. Mati, przejąłeś tutaj, znaczy Marcin przejął tą schedę po Nowosądeckiej. I co mi się podoba, praktycznie ten zespół jest zbudowany od lat. Weszedł fajny sponsor, Prestige House, Piotrko, i to oczywiście dziękujemy. No ale to widać, że otoczka, że medialność u was też fajna jest i daje to sukcesy. Dokładnie, no mamy fajnych chłopaków, jesteśmy już wszyscy zgrani. Hadzi też po prostu zorganizował grupę jeszcze dodatkowych chłopaków, którzy też robią robotę, więc uważam, że jesteśmy już na tyle zgrani właśnie, żeby osiągać sukcesy. Gratulacje, dziękuję za dzisiejszy mecz i na koniec największy szczęściarz tak naprawdę. Już pal licho dzisiejsze wygrane, chociaż też jest ważne, ale niedawno się syn, tak? Synek drugi. Drugi synek urodził, więc to można powiedzieć podwójne szczęście. Gratulacje urodziny syna. A co powiesz o całym sezonie Waldi? Zakończ tą ładną klamerką, jak wyglądał sezon? Troszkę straciłem głos z tego względu, że
jak na boisku walczyłem, tak poza boiskiem dopingowałem i mamy to. Cały ten sezon ja osobiście dedykuję mojej żonie i mojej rodzince, bo zawsze wieczorami mnie nie ma, w dzień wolny jestem na piłce, więc oni też na tym tracą, ale cały ten sezon i trud tym dedykuję im wszystkim. A nasz sezon w wykonaniu... W naszym wykonaniu sezon bardzo dobry. Myślę, że jeden mecz w sumie dzisiaj z pretendentem. Jeden mecz z nimi przegraliśmy, dzisiaj pokazaliśmy klasę na boisku, było twardo, był charakter. Cały sezon walczyliśmy do końca, nie odpuszczaliśmy i tak będziemy walczyć też w finale Pucharu Ligi. Mam nadzieję, że to jest mocny początek, ale nie koniec i powalczymy w wyższych ligach również, także pięknie dziękujemy. Tego życzę, Wali. Ładnie to zakończyłeś rozmową. Jeszcze podejdziemy tam na sekundkę do tego kartonu. To, co powiedziałem wcześniej, wszystko się sprawdza. Chłopaki medialni pokazują się, dwa stroje koszulek. Puśćcie mnie tu na sekundkę. Trzy komplety koszulek. Pozwolę tak porządzić. Prestige House, prestiżowa firma. A gdyby nie Piotr Hajduk, to tego by też nie było. Piotrek, właściciel firmy, bardzo Wam gratuluję. Cieszę się, że takie firmy, takie drużyny są u nas, bo one podnoszą tutaj tą poprzeczkę, a za tym liga też jest bardziej ciekawsza i prestiżowa. Dziękuję bardzo. Chłopaki zasłużenie wygrali, ciężki mecz, ale wygraliśmy. I za to dziękuję. Gratulacje. Ja mam pytanie na koniec. Kto wygrał drugą ligę? Kto? Kto? Gratulacje, Prestige House, Magwood. To są dwie drużyny, które awansowały do pierwszej ligi. Z pierwszego Prestige, z drugiego Magwood. Trzecie miejsce Nuevo Galactico, dzisiaj czwarte miejsce Whisky Bar, piąte miejsce Brugo Grudnowak. Do zobaczenia na pierwszej lidze już jutro. Dziękuję.